Bajka samograjka, ale dla was daję słowo, wymyśliłam ją na nowo. Jeśli nie znacie jej, to poznacie. A było tak. W małej chacie od ludzkich osiedli z dala mieszkała rodzina Drwala. Czterech osób złożona. Był więc Drwal, jego żona i jak to się w bajkach kleci, było też dwoje dzieci. W naszym wieku mniej więcej. Ja piosenkę im poświęcę. Przysłuchajcie się piosence. Dzieci kochane, śpiewacie cudnie, ale już minęło południe. Ojciec w lesie na obiad czeka. Dziś kopiałkę Małgosia zaniesie. Pójdziemy z Jasiem we dwoje, bo ja się troszeczkę boję. Czemu puszczasz się samą? Pójdę z Małgosią, mamo. A kto mi w domu pomoże? A kto posprząta w oborze? A kto zamieci w ciomorze? No dobrze, już dobrze. Tym razem pozwolę iść wam razem. W kobiałce jest chleb, jest mleko, a tu gorące pierogi. Nie zbaczajcie więc drogi, by pierogi nie wystygły. Już biegniemy, mała droga, pamiętamy o pieroga. Każdy faktor, gdzie się śpiewa, tra-la-la, tra-la-la. Znamy w lesie wszystkie drzewa, tra-la-la. Dzieci właśnie minęły ogromny dom, gdy ktoś krzyknął, jakby go bolał ząb. Nie, nie! Dlaczego tak krzyczycie? Wszystkich w lesie straszycie! Wkrótce odbędzie się wielki bal w lesie. Każdy ma się przygotować, tak wieść niesie. Ale my czytać nie umiemy. I nic z tego nie rozumiemy. Każdy, kto na bal przybędzie, o występ poproszony będzie. Może zatańczyć, zaśpiewać, zagrać. Tak, aby innym radość dać. Znam ja taniec, co się nadać może. Czy kot mi w nim pomoże? Spróbujmy zatem. Ojej, Jasiu, strach mnie bierze. Wszak to wilk jest. Pewno zły. On okropnie szczerze był, uciekajmy. Wilk jest prędszy od poślada plazmy węszy. Wilk jest panem w lesie. Wilk jest panem w lesie. A gdy jeść mu chcesie, idzie sobie w lasu głąb. Żeby znaleźć coś na ząb, trzeba szybko zjeść i cześć. Bo ty
widzę jadło, co mi z nieba spadło. Idzie jaki smaczny pes, idzie para świeżych mięs. Trzeba szybko zjeść i cześć. Ruszam prosto na mnie, będą na śniadanie. Chyba to są owce dwie, do nich język aż się rwie. Trzeba szybko zjeść i cześć. Nie, to dzieci, mam więc pecha. Cóż mi z dzieci za pociecha? Patrz, on prost ku nam zmierza, tak się boję tego zwierza, uciekajmy! Ja nie radzę, bo choć tu sprawuję władzę, choć mi w brzuchu burczy z głowy, ale wilki z mego rodu tym się szczycą od stuleci, że nie krzywdzą małych dzieci. Dziękujemy ci, wilku, za to! Ja dla wyrzekam się z własną stratą. Teraz zmiatajcie stąd. Do widzenia! Już nie drażni ziemi podniebienia. Idźcie prosto przez polanę, a ja o suchym pysku zostanę. Wilk na szczęście pierogów nie je, a tato lubi je i czeka. Już jego słyszę głos z daleka. Thank you.
tato, przynieśliśmy pomiałkę, lecz pierogi wystygły już całkiem. Pierogi są smaczne z grzybami, a te grzyby zbieraliśmy sami. Co? Pierogi? A to ci dopiero. Zamachnąłem się siekierą. Zostawcie kobiałki, zjemy potem. Wracajcie, dzieci, z powrotem, bo tu wokół wióry lecą, a my popracujemy nieco. Nie mamy czasu do stracenia. Wracajcie, do widzenia. Wracajcie tą ścieżką na wprost. Jaka dziwna szyszka. Na szyszkę trochę za błotka. Spójrz, to przecież czekoladka. Tu jest irys, a tu cukierek. To się poukłada w szereg, jak w sklepie, taki równiutki. A tu leżą ciągutki. Wyborne. I słodkie, szalenie. Trzeba napełnić kieszenie. Najeść się też nie zawadzi. O, a dokąd ta droga prowadzi? Bo tam na odmianę widzę krówki rozsypane. A tu znów inne słodycze, jak dużo! Marmolatki, czekoladki, rosną wprost jak leśne kwiatki. To ci dopiero przygoda. Nie zjemy wszystkich. A szkoda.